Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest senator Stanisław Gawłowski. No, dziś wielki dzień dla pana senatora. Po prawie 6-letniej niewoli wraca do niego zastawa, którą bezprawnie ukradło mu z domu CBA. Czy jakieś uroczystości są planowane w związku z tym? Tak, to jest rzeczywiście absolutnie poważnie już rzecz nazywając, powód do radości, bo w 2017 roku, gdy PiS przed świętami Bożego Narodzenia, na kilka dni przed świętami, dosłownie 2 czy 3, wynosił zastawę z mojego domu, przed domem były kamery, telewizje i wielki przekaz, że oto zabezpieczyli w wielkich kartonach dowody mojej działalności przestępczej. Po latach się okazało, że to były talerze. Ich wartość tej zestawy wtedy to 800 zł. Dzisiaj te talerze trafią do mnie do domu i to też po dużej bitwie, bo chcieli schować się do nory i powiedzieć mi: przyjedź sobie człowieku do Wrocławia, możesz je odebrać w delegaturze CBA. Ja powiedziałem: skoro zabraliście to z domu, to odwieźcie do domu. Bo jeżeli mamy zasady współżycia społecznego i obywatel jest tak samo traktowany jak inne instytucje, ja wiem, że nie jest, ale postanowiłem jednak skorzystać z drogi sądowej i w dwóch instancjach wygrałem i muszą mi to odwieźć, więc naprawdę powód do takiej satysfakcji osobistej, że to się udało zrobić. Ale rzeczywiście też do takiej trochę świętowania, bo to jest sukces, który cieszy. Znaczy pokazuje, że wymaga to determinacji, czasu, ale to nie jest tak, że oni już wszystkie obszary zawładnęli i że są jeszcze sędziowie, którzy obiektywnie mogą rozstrzygać tego typu sprawy. No dobrze, a teraz już przejdźmy do spraw ważniejszych. Mamy sytuację w Polsce taką dziwną. PiS jest bardzo w warstwie retorycznej, słownej, bardzo antyrosyjski. Tymczasem w warstwie praktycznej okazuje się być najbardziej prorosyjski. Mówię tutaj o szoku, jaki wywołała informacja o tym, że Orlen przez ostatni rok sponsorował wojnę na Ukrainie. Zapłacił ponad 50 miliardów złotych na to, żeby Putin miał na te bomby, na opłacanie tych ludzi atakujących Ukrainę, na opłacanie oczywiście też pomocy ofiarom swoich własnych, bo swoim ofiarom, no bo tam jest już dużo sierot i dużo wdów. No właśnie, panie senatorze, jak to jest z tą prorosyjską polityką PiS odnośnie surowców, importu z Rosji? Krwawa ropa, to jest to hasło, które rzucił Roman Giertych. Czy to jest tylko krwawa ropa? To nie jest tylko krwawa ropa. Niestety mamy wiele obszarów, w których PiS absolutnie ciągle do dzisiaj włącznie importuje surowce z Rosji. Na przykład gaz LPG, głównym źródłem dostarczania gazu LPG do Polski jest Rosja albo Białoruś i Rosja. I króluje i przoduje w tym spółka, której współwłaścicielem jest PKP Cargo, dokładnie z prywatnym biznesem, prywatnym podmiotem, który, słyszę, takie głosy chodzą, że ten prywatny podmiot jakoś jest powiązany z Rosją. I to jest główny dostawca gazu LPG do Polski. I ja kiedyś w Senacie wnosiłem poprawkę, jak tylko wojna wybuchła, blokującą import tego gazu, ale potem się okazało, że w zarządzie, w organach spółki, która zajmuje się importem LPG, są przedstawiciele PiS-u związani bezpośrednio z Kaczyńskim, jakiś jego asystent czy był współpracownik bardzo bliski. Więc okazało się, że poprawka, która została przyjęta przez Sejm, dotycząca natychmiastowej blokady LPG, została przez Senat została przyjęta, a przez Sejm została odrzucona, i to głosami PiSu. Ale to jest tylko kolejny przykład, bo rzeczywistość jest bardziej skrzecząca.
historia dotycząca węgla, bo warto się nad tą historią bardzo mocno pochylić i zobaczyć, co się na przestrzeni lat zdarzyło. Otóż Polska potrzebuje oczywiście nowego miksu energetycznego i musimy szukać możliwości wytwarzania energii elektrycznej nie tylko z węgla. Tak mówi prawo europejskie, tak mówią wyzwania, tak technologia, zmiany klimatu i tak dalej. Ale PiS w 2016 roku postanowił zablokować rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Przyjął tak słynną ustawę, która do dzisiaj obowiązuje, tak zwaną ustawę z 10H, czyli de facto blokującej OZE. A żeby też usłyszeć panu i państwu, którzy będą nas słuchać, 1500 wiatraków o mocy 5 MW jeden zainstalowanych w Polsce wyprodukuje mniej więcej tyle energii, ile wyprodukujemy z 10 milionów ton zaimportowanego węgla w ubiegłym roku do Polski. I teraz jakby popatrzmy, jak wyglądają wielkości dotyczące importu węgla na przestrzeni lat. W 2008 roku, czyli w pierwszym roku, gdy po raz pierwszy PiS oddawał władzę, to było około 12, nawet chyba więcej milionów ton węgla importowanego z Rosji. Do 2007 roku rządził w Polsce PiS. Rząd Tuska robił wszystko, żeby te wielkości importu węgla zmniejszyć i to się rzeczywiście udało, bo w roku 2015, gdy PiS przejmował władzę, to import do Polski wynosił około 4 milionów ton węgla z Rosji, a więc z 12 zjechaliśmy do 4. Po drodze było kilka wielkich rzeczy. Dzisiaj już wiemy, że za tym stał układ rosyjski, bo falenka. Tak, mówimy o aferze taśmowej. Ja też może przypomnę, bo to jest ważny taki element, że w 2014 roku, czyli ten rok przed przejęciem władzy przez PiS, Mariusz Błaszczak, prominentna figura w PiS-ie, nawet typowany publicznie przez samego Kaczyńskiego jako jego następca, ogłosił, że Polska powinna natychmiast przestać importować węgiel rosyjski, ponieważ dochody z tego węgla służą do ataku na Ukrainie. To było w kontekście zajęcia ataku na Ukrainę i zajęcia bezprawnej aneksji Krymu. I oto właśnie, kiedy PiS w 2015 roku, dzięki, to też jest ciekawa rzecz, bo pan wspomniał o tropie rosyjskim, tutaj ja zawsze polecam książkę Obcym alfabetem Grzegorza Rzeczkowskiego, która opisuje tą całą prowokację. To nie, ona jest publikacja sprzed paru lat, ale ona najpełniej, jak na dzisiaj, pokazuje tropy rosyjskie, bo autorem prowokacji był właściciel składów węgla.pl, które się zajmowały importem rosyjskiego węgla do Polski. On dostał bardzo dobry, nierynkowy kredyt na ten towar, żeby móc go lokować w Polsce i płacić po sprzedaży. I właśnie zapłacił, tak to wynika z książki, zapłacił, uwaga, taśmami z podsłuchanymi rozmowami polityków. I właśnie, no i po objęciu władzy przez PiS import węgla. Co się dzieje? Co się dzieje? Czyli w 2015 roku mamy 4 miliony ton importu z Rosji. Jeszcze dodam takich kilka danych. 70 milionów ton w 2015 roku wydobyliśmy węgla w Polsce. Jednocześnie rząd Platformy rozpoczął cały proces inwestycyjny dotyczący budowy alternatywnych źródeł, czyli energii, czyli między innymi wiatraków na lądzie. Przyjęto odpowiednie prawodawstwo, rozpoczęto procedury inwestycyjne, powstało, wydano cały szereg decyzji na budowę nowych instalacji. Te, które zresztą do dzisiaj powstają, to są dokładnie te, które powstają w oparciu o decyzje wydane przez Platformę. I potem doszło do ciekawej historii, bo zarówno prezes Kaczyński, jak i ówczesny minister energii Tchórzewski w 2016 roku podjęli decyzję o budowie nowego bloku węglowego w Ostrołęce. Oni doskonale wiedzieli, że węgla w Polsce tak naprawdę nie ma. 70 milionów ton wydobywano w 2015, ale pod rządami PiS zmniejszono wydobycie do roku 2022, czyli ubiegłego, na poziomie 52 czy 3 milionów ton. Więc proszę zauważyć, że o ponad 15 milionów ton zmniejszono wydobycie w tym czasie węgla krajowego.
PiS zastępował węgiel krajowy importem z Rosji. Importowali ten wzrost, znowu zaczął, czyli od 2015 roku zwiększono import z Rosji węgla. W 2018 bodajże było to znowu 12 milionów ton. A i po raz pierwszy w ogóle w historii węgiel z Rosji zaczęły bezpośrednio importować spółki Skarbu Państwa, te spółki energetyczne, które wytwarzają energię właśnie z węgla. I Tchórzewski i cały PiS wiedział o tym, że budując blok nowy energetyczny w Ostrołęce na węgiel, że będzie to... Ja tylko powiem jedno, że Tchórzewski, czyli minister w rządzie PiS-u, Krzysztof Tchórzewski. Tak, minister do spraw energii w rządzie PiS-u, dokładnie tak. Wiedział doskonale, że ten węgiel będzie musiał pochodzić z Rosji, że nie ma innej możliwości, nie ma innej możliwości pokrycia tegoż wydobycia. I, ale mimo to konsekwentnie zablokowali OZE i mimo to rozpoczęli budowę elektrowni bloku węglowego i mimo to zwiększyli znaczące ilości importu węgla z Rosji. Ostatnie tony z Rosji importowane przez spółki Skarbu Państwa do Polski przyjechały już po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, więc PiS doskonale wiedział przez te wszystkie lata, że to jest proces, który napędza koniunkturę wojenną, bo skoro w 2014 Błaszczak mówił, nie wolno importować, że natychmiast zero, to mamy słowa Błaszczaka z 2014, wiemy, że w 2015 było 4 miliony ton i wiemy, że w roku 2018 to już było 12 milionów ton i wiemy, że rozpoczęli budowę bloku węglowego. I teraz jeszcze połączmy takie fakty. No, oni jedną z pierwszych rzeczy, którą uchwalili po zdobyciu władzy, to była ta ustawa uderzająca w budowanie w Polsce wiatraków. To była w zasadzie ta ustawa antywiatrakowa. I oprócz tego, czyli ta ustawa, która jakby to powiedzieć, chroni największe dobro, którym handluje Rosja, czyli chroni zbyt na energię z paliw kopalnych. Surowce. I jeszcze jest jedna rzecz. W 2022 roku przed Senacką Komisją Badającą aferę Pegasusa, czyli aferę używania totalnej broni inwigilacyjnej przeznaczonej na zwalczanie terrorystów, czyli broni Pegasus, broni, która powoduje, że inwigiluje się tylko, nie tylko wyłącznie danego delikwenta w sposób odzierający go z praw człowieka, godności, ale też całe jego otoczenie, które tego po prostu nie wolno używać. Nie ma w Polsce prawa, nie ma w Polsce sądu, który może wydać zgodę na użycie Pegasusa przeciwko polskiemu obywatelowi. Jedną z takich ofiar, jak do tej pory, z największym szokującą liczbą wejść, koszt, który kosztował, drodzy Państwo, kilkadziesiąt milionów złotych, bo to jest tak, drodzy Państwo, że Andrzej Długosz, lobbysta, przedsiębiorca, człowiek publiczny od przeszło trzech dekad, który właśnie zajmował się ważnymi projektami w fazie, takim na styku mediów, polityki, bo też przecież był w kampanii wyborczej Platformy w 2007 i 2011 roku, miał ni z tego, ni z owego ponad 60 wejść Pegasusem, które kosztują kilkadziesiąt milionów złotych, bo to szacowana koszt wejścia do senatora Krzysztofa Brejzy, wtedy posła, kiedy miał Pegasusa, szefa kampanii KO, to było 21 wejść wycenianych na około 20 milionów złotych. No i pytany o to, co może być powodem takiej ciekawości Wąsika, Kamińskiego, że pan Andrzej Długosz tutaj urosł do rangi no niemalże telewizji przemysłowej dla bezpieki PiS-u, on i jego otoczenie. Ono powiedział historię historię swojego projektu, który prowadził ze firmą szwajcarską, z kapitałem niemieckim i amerykańskim. Firmę, która chciała przejąć zamykaną kopalnię Krupiński i jej infrastrukturę. Zamiast PiS stracić 200 milionów złotych na zabezpieczanie tego
co było likwidowane, mógł, znaczy zamiast 600 milionów, przepraszam, stracić, mógł zarobić 200 milionów złotych, czyli po prostu sprzedać tą całą infrastrukturę konsorcjum za 200 milionów złotych, otrzymać przedsiębiorstwo, które by zatrudniało na terenie Polski 5 tysięcy polskich górników i dostarczało rocznie 3,5 miliona ton węgla. I nagle z niewiadomych przyczyn, po rozpoczęciu negocjacji cenowych i tak zwanych tam badań przedsiębiorstwa, które generują koszty po stronie nabywającego, Skarb Państwa wycofał się z tych negocjacji, czym notabene spowodował roszczenie, które wcześniej czy później Polska zapłaci, no bo nie było powodów, żeby najpierw się zgadzać na negocjacje sprzedaży, a potem z nich wychodzić. Wygląda na to, i taką tezę postawił Andrzej Długo, że są bardzo logiczną, że PiS chronił rynek importu dla rosyjskiego węgla. I on jeszcze zaznaczył, tu już nie podając konkretów, że znane są mu przypadki, że nie tylko to jego konsorcjum miało takie gigantyczne problemy, że również inne firmy, które chciały inwestować swoje prywatne, nie angażujące Skarbu Państwa w te inwestycje środki w branżę węglową, były z tej branży po prostu wyrzucane. PiS zachowywał się po prostu jak taki pies, stróż interesów Rosji w sektorze importu węgla do Polski, żeby broń Boże nikt nie wszedł na ten rynek i nikt tego węgla rosyjskiego nie odebrał. Ja kończąc tutaj dodam, że dla Państwa słuchających, bo dla Pana senatora jest to oczywiste, że import rosyjskiego węgla nie tylko generuje dochody po stronie tych, którzy rosyjskiej, ale również po stronie firm powiązanych z Polską, niekoniecznie z mających siedzibę w Polsce, które ten węgiel importują, czyli krótko mówiąc, generowanie prowizji handlowych liczonych w dziesiątkach, a w skali lat to w setkach milionów dolarów od importu rosyjskiego węgla. Gdyby ten węgiel został wypchnięty poza Polskę i produkowany był w Polsce, nie byłoby tych prowizji. To wszystko prawda. Jeszcze jedną rzecz uzupełnię, bo warto o tym też powiedzieć. Strategia bezpieczeństwa Rosji mówi między innymi o tym, że należy rozpocząć blokadę, czy prowadzić blokadę rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Unii Europejskiej. Oni doskonale wiedzą, że każdy jeden nowy megawatt wybudowanych instalacji, czy to wiatrowych, czy fotowoltaicznych, spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na surowce energetyczne, takie jak węgiel, gaz czy ropa naftowa. I oni się dokładnie, a to jest ich główne źródło przychodu, to jest główne źródło przychodu. Rosja rzeczywiście przez niektórych jest nazywana wielką stacją benzynową albo wielkim hubem surowcowym, energetycznym. Bo to jest prawda. Rosja przez lata żyła ze sprzedaży surowców energetycznych do Europy. I nadal niestety doskonale żyje, bo rzeczywiście w różny sposób ciągle surowce energetyczne między innymi niestety do Polski trafiają. Ten przykład z LPG to jest jeden z przykładów. Oni, gdyby zabrać im Syberię, skąd eksportują zdecydowaną większość tych swoich, że nie swoich nawet bogactw, bo Rosja jest ostatnim mocarstwem kolonialnym, no to ich eksport by spadł do poziomu Węgier, 10-milionowych Węgier. To jest kraj o bardzo prymitywnej gospodarce, który bez handlu surowcami po prostu nie ma z czego finansować nie tylko wojny, ale po prostu wydatków budżetowych. Rosja po prostu zmarnowała czas, kiedy te surowce były bardzo drogie na początku dekady 2020, XXI wieku, kiedy zaczynała się wojna w Iraku. Oni po prostu przeżerali. Putin podniósł Rosjanom poziom życia, co doprowadziło do tego, że jest wielbiony, bo to był znaczny wzrost poziomu życia. Natomiast ten wzrost poziomu życia nie wynika z innowacyjności gospodarki rosyjskiej, tylko właśnie z surowców, na których zbyt z roku na rok jest coraz mniejszy, a w perspektywie te surowce nie będą znaczyć nic w perspektywie dekad. I tutaj jest gigantyczny problem Rosji, który PiS stara się rozwiązywać w jakiś sposób. Dla mnie to jest szokujące, że
jest pokazane, zostało też przecież pokazane w sposób nieuczciwy, bo PiS oczywiście próbował ogłosić, że fakt, iż Rosja zakręciła kurek z ropą, przedstawił jako sukces PiS-u, że oto uniezależniliśmy się od ropy rosyjskiej. Zresztą podobna była historia, drodzy Państwo, z gazem. To też nie PiS zrezygnował z gazu rosyjskiego, tylko Putin zakręcił kurek z gazem do Polski. Putin przestawia w tej chwili importy, eksport swojego gazu do krajów azjatyckich, do po prostu buduje nowe ścieżki dystrybucji. I PiS zaczyna się zachowywać, jakby tak walczył o każdy kolejny miesiąc jeszcze importu z Rosji. I ja tego inaczej jak tymi prowizjami handlowymi firm, które są usytuowane pomiędzy Polską a Rosją, nie mogę tego wytłumaczyć. Notabene twierdzenie Obajtka i Morawieckiego, że oto Polska się przestała importować ropę z Rosji, jest kłamstwem, bo przecież PKN Orlen jest właścicielem rafinerii w Czechach, które wciąż importują rosyjską ropę z rurociągu Przyjaźń, tego samego, który został zakręcony do Polski. On po prostu ma ileś tam odnóg i te odnogi do Czech wciąż pompują ropę. Więc tutaj mamy tą sytuację naprawdę bardzo, ale to bardzo dziwną w relacjach handlowych. No, dość powiedzieć, że tamta wartość importu polskiego nie spadła tak bardzo dużo. Ona spadła symbolicznie o mniej bodajże niż 10% w skali roku, jeżeli chodzi o 2020 rok, to raczej nie wygląda na sankcje, tylko raczej sankcyjki, takie jakieś małe. Dokładnie ma pan rację. Jak się porównuje kwoty importu towarów z Rosji, to nie ma, to nic nie wskazuje na to, że sankcje zostały wprowadzone, bo w różny sposób Polska ciągle płaci ogromne pieniądze za towary dostarczane z tamtego kierunku i również ma pan rację, to Putin decydował, kiedy odciąć dostawy gazu do Polski, a nie odwrotnie, czy kiedy odciąć dostawy ropy naftowej do Polski, a nie odwrotnie, mimo że mamy naftoport od lat, jeszcze z czasów PRL-u, gotowy do przeładunków ropy i można było akurat z tego kierunku zrezygnować naprawdę dość wcześnie, a to jednak Obajtek zdecydował się utrzymywać długo, właściwie do samego końca, import ropy z Rosji, dlatego że ona była dużo tańsza niż inna ropa, co nie przełożyło się na rachunki na stacjach benzynowych, bo relatywnie Polacy płacą najwyższe rachunki za paliwa na stacjach benzynowych, bo mamy do czynienia z monopolem. Tym monopolistą jest Orlen, który tak naprawdę dostarcza na polski rynek 100% oleju, paliw płynnych, bo poprzez rafinerię, nie tylko poprzez działanie w wymiarze detalicznym, czyli sprzedaż na stacjach benzynowych. No to chyba jest. Muszę światło włączyć. To dobrze, to włączmy, bo tak była taka koncepcja, panie senatorze, że gasł nam pan w oczach. Gasłem w oczach, przepraszam, nie miałem takiej intencji, gasłem w oczach, oszczędzam energię, świadomie oszczędzam energię, bo wiem, że najtańsza energia to energia niezużyta. To, drodzy Państwo, prosimy docenić, nie będziemy nagrywać tego wywiadu jeszcze raz, to po prostu była reklama, drodzy Państwo, polityki proekologicznej. Natomiast tak, zachęcam do takiego zachowania. Natomiast, drodzy Państwo, to jeszcze panie senatorze, bo mamy właśnie PiS, ja jeszcze tak podsumowując politykę, PiS zachowuje się jak taki, czy ja też podam taki jeszcze przykład, trochę nie z branży energetycznej, ale też bardzo ciekawy. Na początku wojny w marcu bodajże 2022 roku PiS ogłosił wydalenie z Polski 42 rosyjskich dyplomatów. Tymczasem, i to jest najbardziej szokująca informacja, z Polski nie wyjechał żaden rosyjski dyplomata. I wszyscy przeszli na porządku dziennego. To jest bardzo ciekawa rzecz, że
Myśmy tam pytali o to publicznie na Twitterze, jak to jest możliwe, że wy wyrzuciliście tych dyplomatów, ale liczba posiłków zamawianych do Osady. rosyjskiej ambasady się w ogóle nie zmieniła. I wygląda na to, że PiS powiedział wyjeżdżajcie, a Rosjanie powiedzieli nie, a PiS powiedział to przepraszam, to zostajemy na tym, co było. I tak sobie to wszystko funkcjonuje. Jest jakieś mnóstwo dziwnych historii. Jarosław Kaczyński opowiada to wielkie kłamstwo, bajkę. No, bajkę, gdyby to nie była jednak kpina z tragedii, z ludzi, którzy tam zginęli. No przecież to w katastrofie smoleńskiej nie zginęli tylko PiSowcy. I to jest kpina, to jest taki taniec na grobach, żeby wyciągać, tworzyć jakąś atmosferę spisków, jakieś towarzystwo, takie klasyczne sekty tak działają. To zwraca uwagę profesor Maciej Górecki, że ta legenda Jarosława Kaczyńskiego o spisku Rosjan wymierzonym w jego brata to jest właśnie klasyczna legenda partii faszystowskich, że Hitler miał po prostu Żydów, którzy spiskowali przeciwko niemu i przeciwko Niemcom, a Kaczyński ma Rosjan. Ale uwaga, Kaczyński oskarżył Kreml o atak na polski samolot, ale drodzy Państwo, zrobił to w ogóle w prima aprilis. To chyba w ogóle był jakiś pomysł. Ja mam wrażenie, że on musiał szybko wtedy po prostu to powiedzieć, bo się obawiał, że coś ujrzy światło dziennego, co nie ujrzało, i koniecznie musiał szybko tutaj zapowiedzieć, że Rosja jest winna, żeby potem przedstawiać, tak to powiedziały moje wiewiórki, czyli ludzie, którzy chcą mówić, wiedzą dużo, ale nie mogą się z racji zajmowanych stanowisk tudzież zawodów przyznawać do tego, co mówią. Oni sugerowali, że Kaczyński się obawiał publikacji jakichś dowodów na relacje niejawne polsko-rosyjskie, jego z ludźmi Putina. No i on ogłosił, że to Putin, nie wskazując go z imienia, że jakieś wysokie, najwyższe czynniki kremlowskie zaatakowały Polskę. I uwaga, no nie wydalił ambasadora, czyli generalnie, drodzy Państwo, mamy sytuację taką, w której Kaczyński ogłasza, że ten sąsiedni kraj zamordował nam 96 najważniejszych osobistości życia politycznego, po czym przechodzi na tym do porządku dziennego i biznes jak zwykle, i po prostu i kupują towary, i trzymają ambasadora. Jak to, krótko mówiąc. Więcej, więcej. Bo trochę odchodząc na chwilę od tego obszaru energetycznego rzeczywiście, bo przestawili z powrotem po wygranych wyborach w 2015 roku Polska i polskie zaopatrzenie w surowce energetyczne, ten kierunek wschodni, te wielkości węgla, o których podawałem przykład LPG, który jest importowany do dzisiaj, ewidentnie o tym świadczy, czy ropa nie rezygnowali z importu z tamtego kierunku. Ale jak sobie przypomnimy, no to wszyscy już dzisiaj wiemy, że kilka miesięcy przed wojną, no jakby tym nowym etapem wojny na Ukrainie, polski premier, polski prezydent mieli informację, że Rosja szykuje się do wojny, i te informacje im przekazały służby amerykańskie. A w tym samym czasie polski premier organizował spotkanie z koalicjantami europejskimi proputinowskimi, najpierw w Warszawie, potem w Madrycie. To on się ciągle bardzo blisko przyjaźniał z Orbanem, który ewidentnie mówi, że on nie będzie wspierał Ukrainy i nie będzie wspierał demokratów, tylko w tym przypadku jest mu bliżej do Rosji. To dzisiaj Orban blokuje przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO, a Orban jest najbliższym współpracownikiem, koalicjantem w takim wymiarze europejskim, międzynarodowym, właśnie ekipy pisowskiej. Więc jak to wszystko składamy, to ta narracja, która mówi o tym, że oni są tacy antyrosyjscy, jest nieprawdziwa, no, bo nie ma takich twardych przykładów, które by to potwierdziły. I ostatnie zdanie. Przedwczoraj była rocznica wywiadu, jaki udzielił ambasador Rosji w tygodniku Sieci. Dwaj bracia Karnowscy bodajże ten wywiad przeprowadzali, a to było tydzień już po wybuchu wojny, tej nowej fazy, po tym jak Rosja zaatakowała Ukraińców, jak była blisko zdobycia Kijowa.
I wtedy taki naprawdę parszywy wywiad, w którym tłumaczy ambasador, dlaczego to wszystko jest ważne, po co. Przecież wszyscy wiemy, że tak jak kiedyś Polska Zjednoczona Partia Robotnicza miała swoje organy prasowe, tak PiS ma również swoje organy prasowe medialne i że Tygodnik Sieci do tej grupy się zalicza po prostu. No, mało tego jest finansowane z naszych pieniędzy, bo te wszystkie media, drodzy Państwo, są, one w ogóle nie są kupowane praktycznie na rynku. To jest sprzedaż tych wszystkich, realna sprzedaż. Oni tam wykazują sprzedaż 20 kilka tysięcy, czasem około 30, ale tak naprawdę sprzedaż tego poza pisowską bańkę to jest kilkanaście tysięcy, dlatego że jeszcze ta sprzedaż jest windowana przez jakieś prenumeraty spółek Skarbu Państwa, urzędów. Prawda jest taka, że PiS medialnie nie istnieje. Jarosław Kaczyński, jak mówi o przewadze medialnej opozycji, to chodzi mu o to, że jego media, poza TVP, które ma po prostu zasięg przypisany do nadawcy, one się nie są w stanie przebić do zwykłych ludzi, bo krótko mówiąc, ten przekaz propagandowy, te treści, kłamliwe treści, które sprzedają, one nie są pozytywnie odbierane przez rynek. Oni tego nie są w stanie sprzedać. To ich po prostu media nie są czytane. Ja pamiętam ten wywiad, to było 11 kolumn. Myśmy liczyli, że prezes Kaczyński nigdy tyle nie dostał co ambasador. Ten wywiad był wywiadem, drodzy Państwo, na klęczkach. Bracia Karnowscy pozwalali ambasadorowi obrażać Ukraińców, przypisywać im status państwa quasi-faszystowskiego. Co w ogóle jest śmieszne w sytuacji, w której prezydentem Ukrainy jest Żyd z pochodzenia, o którym to żydostwie jego jest bardzo mocno temat wyeksploatowany na Ukrainie. Więc powiem w ten sposób, tutaj Rosja działa według schematu, że jeżeli fakty nie pasują do tezy, to tym gorzej dla faktów. No to jest... To jest ten moment, w którym oni lansują i lansowali tezę o faszystowskim charakterze państwa ukraińskiego i tym, że oni atakując Ukrainę, tak naprawdę po pierwsze się bronią, a po drugie denazyfikują po prostu. To jest taka była próba stworzenia opowieści o kontynuacji Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak nazywana jest wojna lat 41-45 w Rosji. I bracia Karnowscy dali tą trybunę ambasadorowi Rosji właśnie w tych, to bodajże nie był tydzień nawet, to jeszcze było lepiej, to zostało opublikowane w poniedziałek w sytuacji, w której atak nastąpił w czwartek. Czyli mieliśmy tutaj 4 dni. I ja mam wrażenie, że to było pokłosie tego, że PiS się spodziewał, iż Rosja zajmie Kijów i powstanie błyskawicznie prorosyjski rząd. I tam były te słynne rzeczy, które opisał pan i opisał i opowiedział pan mecenas Roman Giertych w planie Orbana, który wbrew temu, co próbują twierdzić wszyscy, że PiS był oskarżany o zabór Ukrainy. Nie, PiS był oskarżany o to, że się przygotowywał na upadek Ukrainy i oni mieli taką ideę fix, żeby Ukraińcy z tej zachodniej części, która, to też jest ciekawe, przez pierwsze dni i tygodnie po ataku rosyjskim nie była atakowana. Ta część zachodnia, łącznie z zakarpacką Ukrainą, do której pretensje rości sobie Orban, bo tam to jest ta jedna z części, którą Orbanowcy otwarcie uważają za część Węgier, która się znajduje niemalże pod okupacją. Tam są takie mapy, które są przecież lansowane przez polityków węgierskich, w którym Węgry zajmują taką należną część im, która została według nich po prostu amputowana bezprawnie w słynnym traktacie z Trianon po I wojnie światowej, gdzie Węgry zostały uznane jako państwo napastnicze i bardzo mocno przetrzebione. Bardzo mocno po prostu duża mniejszość węgierska została po prostu poza granicami. W Ukrainie Zakarpackiej jest według różnych statystyk 150 do 200 tysięcy Węgrów. I rzeczywiście tuż po rozpoczęciu działań wojennych
Węgrzy przesunęli wojska na granicę. Z drugiej strony Polska, wykorzystując ustawkę ewidentną pomiędzy Łukaszenką a Polską z tymi uchodźcami, z tymi atakami uchodźców, wiele osób nie kojarzy, że przecież w korespondencji Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w 2020 roku pojawia się wątek w czerwcu z mailu o jakichś rozmowach ich ściśle supertajnych z reżimem Łukaszenki, co jest o tyle ciekawe, że w tamtym czasie reżim Łukaszenki wsadzał do więzień ostatnich opozycjonistów, którzy mogli rywalizować z nim w wyborach prezydenckich. A tu się okazuje, że jakieś rozmowy, to pewnie pan Dworczyk będzie musiał odpowiedzieć prokuratorowi po zmianach władzy, co to były za rozmowy i czemu miały służyć, a pojawiły się w kontekście, w którym Dworczyk argumentuje, że muszą utrzymać wsparcie dla niezależnych mediów białoruskich, żeby nie było, że się dogadali z Łukaszenką i dlatego już ich nie wspierają. To bardzo ciekawa rzecz. Ja to próbuję złożyć do kupy. Oni wtedy, że Jarosław Kaczyński, jak państwo pamiętacie, miał plan pokojowy wprowadzenia wojsk na Ukrainę Zachodnią, który to w pewnym momencie doprowadził, że w połowie marca publicznie mu strasznie pojechał po nim Zełenski bez wymieniania nazwiska, ale już bardzo ostro, że to on decyduje, jakie wojska wejdą na Ukrainę, póki co jeszcze. I to był jakiś taki pomysł, jak to uważał mecenas Giertych, jak to logicznie się układało w całość, który miał doprowadzić do tego, że Ukraina by się broniła na takim Piemoncie, ta demokratyczna Ukraina, w zachodniej Ukrainie, reszta kraju byłaby okupowana przez Rosję i PiS pomógłby ten kraj właśnie obronić na prośbę władz tych demokratycznych, być może Zełenskiego już nie, bo być może by już nie żył, albo był w niewoli, albo tych, którzy tam właśnie zostali go zastępowani, i Jarosław Kaczyński w glorii tego, który tutaj stworzył zalążek Konfederacji Polsko-Ukraińskiej, no bo przecież takie państewko nie mogłoby istnieć samo, miałby 70% poparcia. Taka historia zamknięcia właśnie tych ich rozwój. Oczywiście to Rosjanom byłoby na rękę, bo to wsparcie udzielone Ukraińcom w takim sposób byłoby z kolei takim jasnym przyzwoleniem, w którym oni by to ogłosili, że skoro Polska dokonuje aneksji Ukrainy Zachodniej, bo tak to zostałoby przedstawione w rosyjskich mediach, no to oni po prostu, żeby bronić tutaj bratni naród, muszą też tutaj przyspieszyć integrację. Więc tak to sobie zreferować można. Niepokojąco to wygląda, tak, prawda? Tak, to ja przyglądałem się i o tym mówiłem, temu rynkowi energii, surowców i wielkich kwot. Przecież to są dziesiątki miliardów, które, właściwie setki, które popłynęły do Rosji przez ten czas rządów PiSu. I oni naprawdę, mówiąc, że coś z czegoś rezygnują, coś zwiększają, działają dokładnie w przeciwnym kierunku, że to jest jednak świadoma ich decyzja dotycząca zwiększania zapotrzebowania na surowce z tamtego kierunku i jednocześnie pełna obstrukcja budowy odnawialnych źródeł energii. Oni też bardzo często używają takiego argumentu, a Niemcy. No to w Polsce 16% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł, ze źródeł odnawialnych, a na terenie Niemiec to już jest 50%. Niemcy naprawdę bardzo mocno odchodzą od zużywania surowców kopalnych, bo wiedzą, że to jest rzeczywiście wsparcie dla Rosji, mimo tego, że się zabezpieczali w różne inne sposoby. To też oczywiście dużo większa gospodarka, więc oni tym bardziej musieli dużo więcej instalacji OZE-owych wybudować. Ale PiS w Polsce to blokował, zupełnie świadomie zablokował w 2016 OZE na lądzie, zablokował OZE na Bałtyku, wrócili do tego dopiero w 2021. Do energii jądrowej wrócili też dopiero w 2021. Przez kilka lat nic się tam nie działo w tym wymiarze, bo naprawdę myśleli tylko i wyłącznie o imporcie węgla z Rosji, bo rozwoju energetyki opartej o węgiel.
No to, czyli podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, za którą bardzo dziękuję, możemy stwierdzić, że słynne biblijne hasło, że po owocach ich poznacie, jak w mało którym wypadku sprawdza się w wypadku rządu PiS, który po prostu werbalnie chodzi, opowiada, jaki jest bardzo antyrosyjski, a po cichu tak naprawdę Kaczyński finansuje reżim Putina. Kaczyński finansował w dużym stopniu wojnę na Ukrainie, bomby, które spadały na ukraińskie domy, kule, które były wystrzeliwane w kierunku izraelskich, ukraińskich cywilów, ukraińskich żołnierzy, bo, drodzy Państwo, jeszcze raz, 50 miliardów złotych, tam ponad 11 miliardów dolarów, tylko i wyłącznie od samego PKN Orlen. Zatrważające cyfry. Dziękuję i mówię do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękuję, do zobaczenia. MAPiS jest tylko jednym zdaniem, ma takiego mniejszego pomocnika, Solidarną Rosję, przepraszam, Solidarną tak, żebyśmy, Polskę. Bo niektórzy mówią o zjepach, żeby tak było lepiej, ponieważ to jest Zjednoczona Prawica, no, prawicą nie jest, no to lepiej ich no nazwać tak, tak. Zjepami, no bo nie jest ani prawicowa, ani nie jest zjednoczona, ale rzeczywiście, mówiąc, tak. Się nie zapominajmy o tym, że Jarosław przecież sam by tego nie dał rady osiągnąć wszystkiego. Mówi się o tym, że właśnie, Solidarna Rosja jest, Solidarna Polska jest bardziej prorosyjska niż sam PiS, a to już jest trudne. To już jest w wydaniu polskim trudne, ale rzeczywiście w tej części energetycznej ewidentnie codziennie to udowadnia. No, a my mamy Bardzo wyzwanie. dziękuję za rozmowę. Właśnie mamy wyzwanie, żeby się następnym razem spotkać w lepszym świetle. Dziękuję uprzejmie. Do Na zobaczenia. pewno tak się stanie.